Pani Mariola, pani przez wiele lat pojawiała się na małym szklanym ekranie. Towarzyszyła przecież kobietom podczas i zarówno ćwiczeń, jak i takiego zdrowego stylu życia. Czy tęskni pani właśnie za telewizją polską? No nie za telewizją polską, na telewizję polską to będę tęsknić, jak przegonią tą opcję, także wtedy zatęsknię. Oczywiście, że moim marzeniem jest, żeby wrócić, ale z pewnością do tej stacji w tej chwili bym nie wróciła. To, co się tam dzieje, jacy ludzie tam pracują, to napawa mnie naprawdę jakimś obrzydzeniem strasznym, ale tęsknię za telewizją i chciałabym pracować dla jakiejś stacji. Składam jakieś swoje projekty, próbuję rozmawiać, no i zobaczymy, co z tego będzie. Ja zawsze liczyłam na wsparcie kobiet i zobaczymy teraz, czy to wsparcie kobiet, czy może mężczyzn, zobaczymy, gdzie je otrzymam, bo myślę, że trochę jestem niewykorzystaną osobą, że mam tak dużą wiedzę i potencjał, i energię życiową, bo zawsze kiedyś właśnie, jeszcze jak pracowałam w telewizji, to jak gdyby kasowano te osoby po 50, ja też się z tym spotykałam, że no wstydziłam się wręcz przyznać, że skończyłam 50. Ja myślę, że dzisiaj powinni się ludzie otworzyć, szefowie, na tą dojrzałość, bo coraz więcej jest ludzi dojrzałych, bym powiedziała, za chwilę nas będzie tyle samo, co młodych, no i trzeba coś im zaproponować w telewizji, żeby mieli jak gdyby taką receptę na tą drugą część życia. Ponadto ludzie dojrzali, mają pieniądze, chcą inwestować w różne rzeczy, chcą obserwować, co mogą zrobić dla siebie. No i tutaj mogłabym przyjść z pomocą. No właśnie, w telewizji bardzo widać teraz taki trend, że zatrudnia się dużo młodych osób, często które nie są profesjonalnymi dziennikarzami, są często modelkami, miskami, aktorkami. No i jak pani wtedy to na wszystko reaguje? No ja muszę powiedzieć, że telewizja się zrobiła tak słaba, że jestem aż przerażona, jak oglądam czasami poranne programy i obserwuję pytania, a w zasadzie retoryczne zdania, nie pytania do gości. Czasami brak znajomości tematu, brak przygotowania absolutnego. No to wszystko się jakoś tak rozmyło. Mam wrażenie, że jeszcze kiedyś powróci profesjonalizm, bo dla mnie dziennikarz to jest specjalista w jakimś temacie, prawda? Jeśli ktoś skończył politologię, powinien zająć się tematami politycznymi, czy tak jak Grażyna Torbicka jest po teatrologii, jest świetna w swoich tematach. Ja, która zajmowałam się zdrowiem, czy ktoś tam inny, prawda, poprawię, ale samo takie dziennikarstwo i nie posiadanie wiedzy na jakiś konkretny temat, czy nawet chociażby mody, to jest takie gdzieś tam próba na obrzeżach, tak powiem, pracy, ale nic konkretnego się nie możemy dowiedzieć z tych programów. Także, no cóż mogę powiedzieć, no przykro mi, że tak jest, no, bo modelki, jeśli jest modelka mądra, to ja nie mam nic przeciwko modelkom, prawda? Jeśli się chce rozwijać i pracuje nad sobą, to dlaczego nie? Ale po to tylko, żeby się uśmiechać, no to jest wybieg, a nie program telewizyjny. Właśnie ostatnio głośno było na przykład o tym, że Małgorzata Rozenek została prowadzącą Dzień Dobry TVN. Kasia Cichopek jest nadal prowadzącą Pytanie na Śniadanie. To są owszem bardzo znane nazwiska, które mogą kogoś przyciągnąć, ale teraz pytanie, na ile sobie poradzą przed kamerą na żywo? No to ja już wolę z tej pary Kurza Jeskiego, bo on jest bardzo dobrym dziennikarzem, a Kasia no niech pozostanie przy aktorstwie. Małgosia Rozenek jest bardzo sympatyczną osobą, ale już nie prowadzi, prawda? Także to już nie ma co dyskutować. No cóż, no nie chciałabym krytykować, bo nie chodzi o to, żeby krytykować ludzi, ale dużo ludzi, prowadzi program na tematy, które ja na przykład słyszę, że będzie program, będą zajmować się tam dwie osoby, które nie powinny w ogóle się znaleźć w tym formacie. Jeszcze jak wyjdzie na antenę, to z chęcią skomentuję ten program, które same nadają się do poprawki, a będą poprawiać innych.